Witajcie kochani. Dzisiaj będziemy wykonywać pracę plastyczną w stylu sztuki aborygeńskiej. Do naszej pracy będziemy potrzebować czarną kartkę A4, farby plakatowe lub akrylowe, ołówek gumką. Aborygeni to rdzenni mieszkańcy Australii, którzy przybyli na tam kilkadziesiąt tysięcy lat wcześniej, wędrując przez Azję. Byli ludem koczowniczym, mocno związanym z naturą. Aż do lat 30. XX wieku aborygeni byli traktowani przez białych osadników jako element australijskiej flory i fauny. Dopiero w 1984 roku przyznano im prawa obywatelskie. Sztuka aborygeńska stała się popularna w latach 70. Jest jedną z najstarszych obecnie praktykowanych form sztuki. Związana jest obrzędami religijnymi oraz ceremoniami tego ludu. Kolory sztuki aborygeńskiej to kolory natury: czerwień, brąz, kolor żółty oraz biały. Aborygeni wykorzystywali naturalne materiały, które były dostępne w ich otoczeniu, np. korę drzew, liście, ścian skalne, kamienie. Malowali również na piasku oraz swoim ciele. Sztuka aborygenów jest oparta na symbolach, które odnosi się do mitycznych opowieści natury, otaczającego świata roślin oraz zwierząt. Tło aborygeńskich dzieł nigdy nie jest puste. Składa się z kropek, linii i kresek, tworząc interesującą abstrakcję.